nami trener drużyny gości Michał Piros i kapitan Krystian Puton. Panowie, kilka słów o tym spotkaniu. Przegrywamy pierwszy mecz w tym sezonie, pierwszy wyjazdowy. Na pewno z tego powodu nie jesteśmy zadowoleni, natomiast myślę, że też można znaleźć sporo plusów. Na pewno plusem jest to, że dążyliśmy do tego, żeby odmienić losy tego spotkania i myślę, że to było widać. Próbowaliśmy jako sztab pomóc zespołowi systemowo. Ostatnie 20 minut zmieniliśmy system gry. Natomiast trzeba oddać zespołowi gospodarzy, że bardzo dobrze dzisiaj bronił pola karnego. Był na to przygotowany zarówno w fazie budowania, jak i przy stałych fragmentach gry. Trzeba wyciągnąć wnioski i za tydzień w meczu u siebie z Kutnikiem wrócić na tą zwycięską ścieżkę, na której byliśmy. Nie ma co dramatyzować, taki jest sport. Mieliśmy w pierwszej połowie słupek. Myślę, że przy lepszych decyzjach, przy lepszej skuteczności można było pokusić się dzisiaj tutaj o bramkę i ten wynik mógł być inny, ale tak jak powiedziałem, taki jest sport. Dzisiaj przegrywamy, poprzednie mecze wygrywaliśmy, a też te wyniki mogły być różne. Trzeba to wziąć na klatę. Wracamy i od poniedziałku pracujemy nad kolejnym meczem. Byliśmy solidnym przeciwnikiem. Spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie. Straciliśmy bramkę przez jakiś tam nasz brak koncentracji. I na pewno dążyliśmy do tego, żeby odwrócić los tego spotkania. No nie jesteśmy zadowoleni na pewno z wyniku, bo chcieliśmy zapunktować od razu na pierwszym wyjeździe, ale taka jest piłka, nie łamiemy się i będziemy walczyć dalej w kolejnych meczach po prostu. Jakieś pytania? To ja może do trenera Pirosa. Trenerze, no dzisiaj na cały mecz na ławce przesiedział Dawid Ratlewski. To jakiś uraz, czy po prostu taka była decyzja taktyczna? Decyzja wynikała ze względów zdrowotnych. Ten mecz Krystian dla Was był taki najtrudniejszy od początku tych rozgrywek? Każdy mecz jest inny, każdy mecz ma inną specyfikę. Dzisiaj na pewno był mecz bardziej piłkarski, zarówno ze strony Kalisza, jak i z naszej strony. Takie myślę, że postronny widz, który nie kibicuje żadnej drużynie, jeżeli oglądał w TVP3 nasz mecz ze Stalową Wolą i ten dzisiejszy, no to myślę, że dużo więcej futbolu, piłki w piłce po prostu było dzisiaj w tym meczu i myślę, że postronny kibic powinien być zadowolony, a gospodarze tym bardziej. Dziękuję, do widzenia. Witamy na drugiej części konferencji pomeczowej, po meczu wygranym, już nie liderem, Wisłą Puławy. Z nami trener Paweł Ozga, trener KKS-u Kalisz i zawodnik Maciej Białczyk. Panowie, kilka słów o tym spotkaniu. Może ja zacznę. Duże gratulacje dla zawodników, bo mecz nie był na pewno łatwy. Natomiast jeśli spojrzymy na to, kto miał lepsze sytuacje, to z pewnością my. Mimo, że to nie było jakieś porywające widowisko i w końcówce broniliśmy się nisko, to uważam, że ten mecz można było przy lepszej skuteczności zamknąć do przerwy. Natomiast też brawa dla Wisły Puławy, bo byli w stanie nas zepchnąć do defensywy, dobrze grali piłką, ciężko było odebrać im piłkę w pressingu. My jesteśmy coraz mocniejsi w obronie pola karnego, trenujemy to dość często, więc nie ma wielkiego stresu, jeśli przeciwnik nas spycha do takiej niskiej defensywy. Każdy wie, co ma robić i tak naprawdę trudno przeciwko nam oddać celny strzał w momencie, kiedy bronimy się pięcioma obrońcami. Oczywiście duże brawa dla Maćka Krakowiaka, ale też chciałbym podkreślić rolę Bartka Gęsiora dzisiaj, dlatego że trenowaliśmy i wiedzieliśmy, że w sytuacji, w której będziemy prowadzić w tym meczu, przeciwnik będzie grał bardzo dużą ilość dośrodkowań. Bartek szedł, zrobił swoje. Ciężko pracuje w każdym tygodniu i tutaj duże słowa pochwały dla niego, bo jako ten zmiennik robi naprawdę dobrą robotę. Maciek, kilka zdań o meczu? No na pewno cieszą trzy punkty, bo graliśmy z zespołem, który jeszcze w tym sezonie nie przegrał. Pokazaliśmy jednak ogromną determinację oraz wolę walki i zdobyliśmy trzy punkty. Dobrze, pytania? Na początek meczu był taki jakby z jednej i drugiej strony takie wyczekiwanie, bo to jeszcze nie to takie szachy były, to takie mieliście taką, że tak powiem, taktykę na ten początek meczu, żeby wyczekiwać, później wchodzić, że tak powiem, do meczu. Nie, plan był taki, żebyśmy przeciwnikowi pozwolili grać od tyłu, ale tak na około 25 metrze szli mocno do pressingu. Wybraliśmy sobie tak zwaną ofiarę pressingu i to na niego chcieliśmy zakładać
te wszystkie pułapki. Natomiast myślę, że pogoda, ale też nastawienie nie było w 100% dobre, jeśli chodzi o te skoki pressingowe i brakowało nam tam takiego agresywnego dojścia do przeciwnika. Natomiast w tej naszej takiej niezbyt szybkiej grze, no i tak byliśmy w stanie stworzyć naprawdę bardzo dobre sytuacje strzeleckie. I tu Hubert Sobol dzisiaj mógł być bohaterem, bo przynajmniej dwie. Szczególnie ta sytuacja, w której sędzia wrócił do faulu na Kamilu Koczym, to była 200%. Sam 11, 10 metr, nikt go nie atakuje, dużo czasu. Tak samo ta sytuacja, którą głową mógł sfinalizować, to jest to. Kentaro odbiera piłkę w wysokim pressingu, w bardzo prostej sytuacji, decyduje się na podanie. Jestem zadowolony bardzo z tego, jak bronimy. Natomiast co do przodu, z każdym tygodniem będzie lepiej na pewno. Cieszę się, że tworzymy dużo sytuacji, natomiast w planie jest to, żeby grać bardziej agresywnie, bliżej przeciwnika i częściej mieć piłkę. No właśnie chciałem zadać pytanie, czy nie przekażę Pan swoim piłkarzom, żeby trochę częściej odważnie podchodzili do strzału, bo mam wrażenie, że tak z 2-3 razy było taki moment, że czy to Wysokiński, czy właśnie Rai chyba mogli już kończyć akcję, a przez to, że jednak jej nie kończyli, no ostatecznie nic z tego za bardzo wyszło. Proszę mi wierzyć, że w każdej analizie, w każdej odprawie mówimy o tym, żeby uderzać, nie kombinować, nie szukać jeszcze ładniejszego podania, tylko uderzać. Natomiast charakterystyka zawodników jest taka, że jeszcze szukają lepiej ustawionego kolegi, jeszcze czystszej sytuacji. Szkoda, bo dzisiaj faktycznie 2-3 razy na pewno można było spróbować. A z kolei próbowaliśmy wtedy, gdy już nie było miejsca, gdy już było poblokowane i te strzały były zazwyczaj blokowane przez rywala. Jakby Pan ocenił, że to była piąta kolejka i jeden mecz pokrowy wygrany, ale jakby Pan ocenił ten początek sezonu. Łatka była z Radunią, ale teraz my jesteśmy liderem. No, na pewno mamy niedosyt, jeśli chodzi o tą Radunię i to mi ciągle siedzi w głowie, bo powinniśmy ten mecz wygrać. Natomiast punktowo na pewno wszystko się zgadza. Mamy średnio 2 punkty na mecz. Jeśli taką utrzymamy, to będziemy w barażach na 100%. Natomiast oczywiście to daleka droga jeszcze do tego. Oceniam ten mecz z perspektywy tego, jak poprawiliśmy grę w defensywie, generalnie jako zespół, nie tylko linia obrony i bramkarze. Tu oceniam to bardzo dobrze, natomiast jestem niezadowolony z tego, jak wykończamy sytuację, jakie finalizujemy, bo kreujemy ich sporo z dobrymi przeciwnikami, co by nie mówić, bo to są po 4-5 naprawdę dobrych sytuacji w meczu i tak naprawdę można te mecze w jednej połówce zamykać. Nie robimy tego i później się męczymy i końcówki są nerwowe. Cieszę się z ilości punktów. Wiem, że piłka nożna to różne fazy meczu. My dziś umiemy już wytrzymać w defensywie, w tej niskiej defensywie, natomiast dużo pracy przed nami, żebyśmy bramek zdobywali więcej. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo. Gratulujemy. Dziękujemy.